Koronawirus w Polsce atakuje coraz więcej osób. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejne przypadki. Resort przekazał bardzo niepokojące dane. Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się w szybkim tempie. Liczba zakażonych rośnie z dnia na dzień. Ministerstwo Zdrowia podało kolejne niepokojące dane, tego wszyscy się obawiali. Pękła kolejna granica, Polacy są przerażeni. Rośnie również liczba zgonów z powodu COVID-19. Koronawirus w Polsce, nowe dane ministerstwa. Polski resort zdrowia nie ma dobrych wieści. Liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 na terenie naszego kraju wciąż wzrasta. Ministerstwo właśnie przekazało najnowsze dane, tego wszyscy się obawiali. Przekroczono próg 5000 zarażeń, a to jeszcze nie koniec. Mamy 152 nowe przypadki zakażenia koronawirus, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą 29 osób z województwa wielkopolskiego, 28 osób z województwa śląskiego, 27 osób z zachodniopomorskiego, 13 osób z Woli. Kujawsko-pomorskiego, 12 osób z województwa dolnośląskiego, 9 osób z województwa małopolskiego, 7 osób z Woli. Lubelskiego, 7 osób z województwa pomorskiego, 6 osób z województwa opolskiego, 5 osób z województwa warmińsko-mazurskiego, 4 osób z Woli. Podlaskiego, 3 osób z województwa świętokrzyskiego, 2 osób z województwa podkarpackiego, przekazało Ministerstwo Zdrowia. Wraz z liczbą zakażonych, rośnie również śmiertelność. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło w naszym kraju 129 obywateli. Resort zdrowia właśnie potwierdził kolejne ofiary pandemii koronawirusa. Jednocześnie z przykrością informujemy o śmierci 7 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to 84-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 59-letnia kobieta ze szpitala w Tomaszowie Lubelskim, 87-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Bolesławcu, 83-letnia i 80-letnia kobiety ze szpitala w Łańcucie. Wszyscy mieli choroby współistniejące oraz 57-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, napisał resort zdrowia na swoim Twitterze. W Polsce najwięcej chorych przebywa na terenie województwa mazowieckiego, jest ich ponad 1200 osób. Kolejne pod względem liczebności wykrytych przypadków zakażeń są województwa śląskie i dolnośląskie. Tam liczba zarażonych przekroczyła 500 przypadków. Koronawirus w Polsce zbiera coraz większe żniwo. Na całym świecie odnotowano już niemal 1,5 miliona zakażeń. Najszybciej pandemia rozwija się w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie potwierdzono niemal 400 tysięcy chorych. Wciąż wzrasta również liczba zakażonych w Hiszpanii i Włoszech.
Liczba 100 tysięcy przypadków zachorowań przekroczyły również Francja i Niemcy. Do tej pory łącznie z powodu powikłań po zakażeniu SARS-CoV-2 na całym świecie zmarło ponad 82 tysiące osób. Polski rząd wprowadził rygorystyczne obostrzenia mające na celu ograniczenie ekspansji wirusa na terenie naszego kraju. Dotyczą one zalecenia kwarantanny i zakazów dotyczących swobodnego przemieszczania się. Również granice państwa pozostają wciąż zamknięte dla cudzoziemców, a każdy powracający do kraju obywatel ma obowiązek przejść kwarantannę. Za złamanie nakazu grożą wysokie kary pieniężne, a nawet odpowiedzialność karna.